Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szach z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zapytaj Szachmistrza. Dzisiaj odcinek szkoleniowy o obżarstwie, tak zwane pionkorzerstwo. Co to tak naprawdę jest pionkorzerstwo w szachach? To jest taka sytuacja, w której zaniedbujemy na przykład rozwój figur, zaniedbujemy bezpieczeństwo swojego króla i skupiamy się na korzyściach materialnych, czyli na przykład zbicie pionka, później kolejnego pionka i tak dalej, i tak dalej. Takie. Obrazki bardzo często widzimy w partiach początkujących, początkujących szachistów, którzy po prostu no, chcą powiększać swoją przewagę, nie rozumieją, że tak naprawdę rozwój figur jest po prostu na początku partii ważniejszy niż konsumpcja pianków. Tutaj w dzisiejszym nagraniu chciałbym pokazać partię Piotra Golucha, utytułowanego zawodnika z Polski, z Przemysławem Kanią. Partia odbyła się w, na memoriale Akibi Rubinsteina w 2008 roku. Także moi drodzy, jeżeli ktoś ma ochotę zagrać w tym memoriale, w tym festiwalu, to serdecznie zapraszam. Mamy ten, ten festiwal już, już niedługo, też w wakacje. Raz czy dwa brałem udział w, w tym festiwalu. Bardzo mi się podobało, ma taką szachową duszę ten festiwal, a w szczególności fajne były te lata, kiedy rozgrywany był turniej kołowy. Wtedy do Polanicy przyjeżdżał m.in. Karpow. Gelfand oraz wielu, wielu innych utytułowanych zawodników. W dzisiejszym nagraniu będzie piąkożerstwo oraz będzie taki dosyć specyficzny debiut, tak zwana obrona Alechina. Także, no, zobaczcie, jak to przebiegało dalej. Białe rozpoczęło od posunięcia E4, czarne skoczek F6, także mamy obronę Lechina. Tutaj oczywiście jedyną słuszną drogą, żeby uzyskać przewagę, jest posunięcie E5, czarne odpowiadają skoczek D5, C4 przeganiamy skoczka po skoczku B6, D4. W obronie Lechina widzimy, że białe budują bardzo mocne centrum, na co czarne pozwalają. Oczywiście nie mogą do tego dopuścić, żeby tutaj po prostu nic nie zrobić, tak? no bo wtedy białe by sobie jakoś tam dourzuciły czwartego pionka. No, i byłaby po prostu jedna wielka masakra, dlatego tutaj trzeba tak zagrać troszeczkę modernistycznie, tak to bym określił, czyli oddajemy centrum, żeby o to centrum ponownie powalczyć. Także takie podejście cechuje raczej zawodników zaawansowanych. Nie polecam obrony, ale China dla początkujących zawodników. Po D6 właśnie próbujemy odbić to centrum czarnymi. Następuje ebi d 6 i tu są dwa warianty. Taki symetryczny, który poszedł w partii EBI-ED6 oraz niesymetryczny cbi d 6 Także tutaj też jest sporo teorii, także to nie jest taki prosty debiut do nauczenia się. Poszła symetria: skoczek C3, goniec E7, goniec E3. Skoczek C6, skoczek F3. Wydaje się, że to, jest, że to będzie nuda, nuda, jeszcze raz nuda. Przypomina to troszeczkę obronę rosyjską. Widzimy tutaj trzy pionki czarne, trzy pionki białe, cztery czarne, cztery białe. Te lekkie figury po prostu wyjdą i najprawdopodobniej pójdzie krótka roszada. No moi drodzy, tak w partii nie było. Partia miała szalony i bardzo chaotyczny przebieg, w co trudno uwierzyć patrząc na ten, na ten obrazek, którą widzimy obecnie na szachownicy. Poszło goniec G4, związanie. Białe odpowiedziały H3. Próba rozwiązania sytuacji, i po końcu H5 tutaj bardziej utytułowany zawodnik Piotr Goluch po prostu podjął rękawicę i zaczął grać takie bardziej agresywne szachy. G4, goniec G6. No, i teraz tak, w którą stronę tutaj pójść z Roszadą? No, jeżeli zagramy G4, to Roszada krótka wcale nie jest wykluczona. Można zagrać posunięcie goniec G2. Następnie zrobić ruszadę krótką. Tutaj Piotr Goluch wybiera jednak inny wariant, gra posunięcie Hetman D2. Dlaczego ta obrona Alechina jest takim trudnym debiutem? Zwróćmy uwagę, że czarne grają na trzech ostatnich liniach, także swoje figury i pionki mają ulokowane na szóstce, na siódemce i na ósemce. Białe z kolei mają do dyspozycji cztery linie: 1, 2, 3, 4. Dlatego tą, tą grę gra się, jakby to powiedzieć, białymi łatwiej. Co, co można tutaj zalecić czarnymi? Fajnie by było czarnymi wymienić chociaż jedną lub dwie lekkie figury. Wtedy jest więcej miejsca do manewrowania. Takim jednym z podstawowych ruchów w obronie Alechina jest też posunięcie D5, które próbuje rozerwać ten, ten jeszcze mocny łańcuch, ten, ten układ pionków centralnych w obozie białych. W partii nastąpiło Hetman D7, białe zrobiły Roszadę. I tutaj e, ciekawym rozwiązaniem było na przykład zagranie posunięcia skoczek B4. No ten król wcale tutaj nie jest mimo że zrobionej roszady nie jest dobrze zabezpieczony. Widzimy, że tutaj goniec bardzo prześwitem patrzy na pole B1. Skoczek też jest bardzo groźny i gdyby białe zagrały coś w stylu goniec E2, to chociażby może grozić chociażby takie posunięcie jak skoczek A4. I tu widzimy, że trzy lekkie figury mogą załatwić sprawę, gdyby białe się w tej sytuacji pomyliły, czyli po skoczek B4 mamy takiego pięknego mata skoczek A2. Zobaczcie, goniec odciął Skoczek dołożył swoje, także zamatowane. W partii poszło jednak zupełnie co innego. Poszło posunięcie F5. No, ten ruch wydaje mi się, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, aczkolwiek też nie, nie będę się tutaj wypowiadał, bo nie jestem takim specjalistą w, w tej obronie Alechina. Być może trzeba było zagrać coś w stylu D5. No, nie wiem, nie chciałbym tutaj wprowadzać Was w błąd. F5 w każdym razie nie podoba mi się to posunięcie tak do końca, ponieważ nastąpiło D5, zrzucenie skoczka, i tutaj trzeba było znowu zagrać skoczkiem na B4. I po a zadowolić się takim niezbyt ciekawym, ale też w miarę bezpiecznym polem A6. Także widzimy, że w tej obronie Alechina. Tak troszeczkę nie ma jednorodnego planu, trzeba tymi figurami dobrze i mądrze manewrować, no i trzeba, tak jak mówiłem, dążyć do tego, żeby chociaż jedna czy dwie lekkie figury zeszły z planszy. W partii poszło słabe posunięcie, skoczek A5. Czarne też nie chciały wracać na pole B8, no bo być może w planach byłaby, byłoby zrobienie długiej roszady. Skoczek D8 też wygląda dosyć podejrzanie, może trzeba było się rozejrzeć za, jednak za skoczek D8 i na przykład zrobieniem roszady krótkiej. W partii poszło skoczek a5 i ten ruch dosyć często występuje w obronie Alechina, ale nie wiem, czy w tej redakcji jest najlepszym rozwiązaniem. Dwa skoczki patrzą na pionka c4, ale hetman d2 ma tutaj spore zakusy, żeby tego skoczka zdobyć, także zawsze czarne muszą uważać, żeby nie było jakiegoś ataku z odsłony i ten hetman tutaj spojrzy na tego skoczka a5. Poszło b3, żeby obronić pionka c4 i w partii nastąpiło fbg4, hbg4, no i co teraz? Pionek do wzięcia. Grający czarnymi, no tak, spojrzał na tę sytuację i wziął. A jak wziął, to często się mówi w, przy pionkożerstwie, że będzie, będzie teraz cierpiał. Także białe, oddaję tego pionka celowo. Zwróćmy uwagę, że po prostu tu się bardzo otw otworzą białe pola. Także jest, jest w zanadrzu, na przykład, posunięcie goniec hatrze. A jak jeszcze dorzucimy skoczka na pole E6, na tą placóweczkę, no to będzie rewelacja. Także trzeba było mimo wszystko zamiast bicia tego pionka. Nie brać po prostu, nie, nie łakomić się, nie, nie, nie robić piąkożerstwa, trzeba było zrobić ymm, roszada długą i po skoczku D4 próbować coś w stylu C5, ale mimo wszystko ta pozycja białych jest bardzo, bardzo dobra, przy czym no też trzeba uważać tutaj na przykład na bardzo obiecujące gońce w obozie, w obozie czarnych. Także tak mniej więcej. I teraz zobaczcie, jak czarne cierpiały po tym posunięciu. Hetman wydaje się figurą bardzo aktywną, taką w tej pozycji, która może troszeczkę namieszać. Ale jeżeli nastąpi posunięcie skoczek na D4, to skoczek już nie wisi. I tak jak mówiłem, ten skoczek pięknie będzie się tutaj komponował na polu E6. Hetman wrócił. Goniec H3. Hetman do parteru. Hetman po prostu no, zrobił Hetman D7, Hetman G4, Hetman D7 i wrócił na pole wyjściowe. No i teraz zobaczmy na tą sytuację. Skoczek E6, Hetman B8. Bardzo, bardzo często, jeżeli następuje pionkożerstwo, a zaniedbany zostaje rozwój figur, tak jak tutaj widzimy. Ta jest ok, te dwie figury też mogą być, ale wieże niewyprowadzone, niezrobiona, roszada i skoczek w dużych tarapatach. I co? Białe, czarne. Wzięły tego pionka, ale tak naprawdę ile zajęło ruchu, ile zajęło białym ruchów odbicie tego pionka? No dosłownie kilka. Także skoczek bije G7, białe odbije ją pionka, a bardzo dobra aktywna pozycja figur pozostaje. No i co, co jeszcze gorsza, król po prostu zostaje w tej pozycji zderoszowany. Poszło królewo 8. Skoczek na E6 szach. Bardzo dobre było też prze, przepuszczenie tego hetmana. Tu widzimy, że hetman no, chciałby się gdzieś na przykład wtarabanić na pole F4 albo na H6, i do tego służy chociażby posunięcie goniec D4. Także po gońcu D4 goniec F7. Hetman wchodzi do gry, i tutaj już naprawdę jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Chociażby grozi posunięcie goniec Z6 z następnym matem na F7. W partii poszło skoczek E6 szach. Królna na F7, skoczek B5, Tu widzimy, że też pionek zaczyna podwisać, a jeszcze co gorsza, Hetman w końcu spojrzał na tego skoczka A5. Także widzimy, że jest taka spora dysharmonia w rozwoju figur i w układzie tych czarnych figur nastąpiło zbicie na, na C4, no bo coś z tym skoczkiem trzeba było zrobić, to chociaż zapionka. B bije C4 i na domiar złego nawet to bicie na C4 nie jest dobrym rozwiązaniem, bo jest posunięcie Hetman C3. Wisi skoczek. Wisi pionek C7 i jeszcze wisi pole G7. Także, jeżeli skoczek zbije na E3, to po szachu, król E8, bierzemy wieżę za darmo, i ta pozycja jest wygrana. W partii poszło, po, po B Bije C4 poszło posunięcie C6, tutaj skoczek w, po prostu wtargnął do obozu białych, no i ta wieża zostaje zbita, zostanie zbita za chwilę. W partii poszło CB na D5. I nastąpiło posunięcie goniec D4. I tutaj grający biały mi przegapił mata w pięciu ruchach. Oczywiście, żeby znaleźć tego mata, ten mat jest nieuchronny, no to, to, to wcale nie jest łatwe zadanie. Pierwszy ruch jest taki: skoczek D8. Po prostu dajemy skoczka za darmo. Goniec bije na D8. Drugi ruch to jest goniec E6 szach. Król idzie na F6. Trzeci ruch to jest goniec na G5 szach. Król idzie na G7. Czwarty ruch to goniec na H6. Krójdzie na F6 i Hetman G5 daje mata. Także to taki typ, typowo komputerowy mat. Ja też w życiu bym takiego mata podczas partii nie znalazł. Także tutaj białe po prostu zadowoliły się bardzo mocnym posunięciem gonie z D4, ale mata nie ma. Poszło wieża C8. Hetman F4. Ja mam tutaj takie wrażenie, tak jakby tak spojrzymy na tą pozycję, że w obozie czarnych każda figura każdy sobie żybko skrobie, tak można powiedzieć. Tutaj taki zero koordynacji. Hetman nie współpracuje z wieżą. Nic nie widzą. Skoczek też za bardzo nic nie robi. Wieża uderza w, w też jakieś mało istotne pola. No i ten goniec jedynie aktywnie tutaj broni honoru, ale to jest zdecydowanie za mało, żeby tutaj coś ugrać w tej pozycji. Także poszło wieża na C8, Hetman F4, w, w, wszedł Hetman do gry z szachem. Po królu G8, Hetman H6, wisi mat na polu G7, czarne się broniły w ten sposób. Goniec F8, skoczek zbił, nadal wisi ten mat na G7, poszło Hetman na C7. No i teraz w zasadzie prosty mat w dwóch posunięciach, widzisz tego mata. Oczywiście tutaj znowu pole G7 od, odegra kluczową rolę, trzeba wtrącić goniec E6, i no co, można się zasłonić hetmanem, można się zasłonić gońcem, nie ma to znaczenia, bo i tak nastąpi posunięcie hetman G7. Także dzisiaj mieliście okazję zobaczyć obronę Alchina. Tak jak wspomniałem podczas partii, jest to trudny debiut. Jeżeli chcesz grać ten debiut, to musisz naprawdę sporo teorii tam znać. Przede wszystkim tam, tam to jest dla takich strategicznych graczy, także też wypadałoby znać podstawowe plany, no i tak jak, tak jak widzisz, białe mimo takiej w, w początkowej fazie debiutowej bardzo spokojnej gry potrafiły tutaj zaostrzyć, a co pomogło temu? No pomogło, pomogło też piąkożerstwo, także pamiętaj zawsze zabezpieczyć swoje, swojego króla, rozwinąć swoje figury i dopiero wtedy myśleć o jakiejś konsumpcji pionków, bo jak nie... To będzie taki przykład jak w dniu dzisiejszym. Jeżeli znasz jeszcze jakieś inne ciekawe przykłady związane z piąkożerstwem, wklej link, wrzuć filmik, z chęcią takie, takie coś e, zobaczę. E, także dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego nagrania i wszy życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Do zobaczenia, cześć.